Wywiad USA. Białoruś otwarcie włączy się do wojny. Wywiad USA. Białoruskie wojska dołączą do inwazji na Ukrainę. Agencja AP, powołując się na przedstawiciela amerykańskiego wywiadu, poinformowała, że najprawdopodobniej w poniedziałek białoruskie wojska dołączą do armii rosyjskiej dokonującej inwazji na Ukrainę. BBC podaje, że obecnie na terytorium Ukrainy walczy 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Źródło to przekazało, że decyzja Aleksandra Łukaszenki o włączeniu wojsk białoruskich w konflikt zależy od efektów rosyjsko-ukraińskich rozmów. Ze względu na wrażliwość podanych informacji osoba ta wypowiadała się anonimowo. Jak zauważa AP, Białoruś nie wzięła jak do tej pory bezpośredniego udziału w wojnie na Ukrainie, mimo wyrażanego poparcia dla rosyjskiej agresji. Siły rosyjskie napotkały silny opór ze strony ukraińskich obrońców, a Amerykanie uważają, że inwazja jest trudniejsza i przebiega wolniej, niż pierwotnie zakładał Kreml. Jednocześnie podkreśla się, że wraz z upływem czasu sytuacja może się zmienić. Wojna na Ukrainie. BBC, w walce 100 tysięcy. Rosyjskich żołnierzy w walkach na Ukrainie uczestniczy blisko 100 tysięcy. Żołnierzy rosyjskich, a w rezerwie jest około 50 tysięcy. Kolejnych, poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek BBC, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Obrony USA. Według tego źródła Rosjanom nie udało się zająć żadnego dużego miasta na Ukrainie, a siły rosyjskie znajdują się obecnie około 30 km od Kijowa, pisze BBC. Według Pentagonu Rosjanie mają największy problem z uzupełnieniem dostaw paliwa przy ataku na Charków, ale również Kijów. W sumie Rosja wystrzeliła w różne cele na Ukrainie 320 rakiet, przeważnie balistycznych małego zasięgu.